Drodziasty, jak tam twoje wrażenia po konferencji? Jest bardzo fajnie i uważam, że stale tutaj poziom rośnie i wydaje mi się, że są bardzo fajne emocje. Dobra, a co ty w ogóle sądzisz o swoim przeciwniku? Co ja sądzę o swoim przeciwniku? Wydaje mi się, że to jest przeciwnik, który już walczył wcześniej i ma jakieś takie większe doświadczenie. Nie daje mi, od niego nie bije taka nienawiść do mnie. Ja też nie czuję się jakoś w większym obowiązku, żeby go atakować. Więc wydaje mi się, że jeszcze nie odkryłem swojej złej twarzy, bo nie mam do tego powodów. Dobra, czyli tutaj prawdopodobnie nie będzie dymów między wami. Że to będzie taka każdy oczekuje sportowa. Na dymy, każdy czeka na to, żeby walka. Się powyzywać. Wydaje mi się, że to po prostu będzie fajna walka i fajne show. Miło się to będzie oglądało, a ja zrobię wszystko, żeby się dobrze pokazać. Dobra, a ile ty miałeś takich walk ulicznych? Zdarzyły się w twoim życiu? No to oczywiście, że tak. No to wydaje mi się, że nawet przez to, że jestem taki kontrowersyjny z samym wyglądem, miałem różne takie sytuacje, gdzie po prostu musiałem się bronić. Czy to na ulicy, czy po prostu na jakichś imprezach, tak? Dobra, jaką miałeś taktykę obrony? W sensie, jakie ciosy najczęściej wyprowadzałeś? Jakie ciosy najczęściej wyprowadzałem? Wiesz co, jak ktoś siedział i coś do mnie mówił, a mi się to nie podobało, no to wolałem kopnąć go w głowę. A jak stał i mnie popychał, to też starałem się wchodzić w nogi, więc zależnie od pozycji, czy ktoś stoi, czy ktoś siedzi, w taki różny sposób mógłbym się bronić. Dobra, czy ty na okres przygotowawczy porzucasz alkohol, czy tam będziesz sobie to mieszał? Że nie, trochę sportu, no, trochę alkoholu, ja tu, trochę tego, trochę tamtego. Ja tu w ogóle z dziewczyną, jestem z dziewczyną, która tak... no, nie lubi, jak ja piję w ogóle. Ja też jestem po alkoholu odklejony trochę. W każdym razie ja po prostu czasami lepiej, żebym nie pił. Wtedy mogę być na pewno bardziej konfliktowy, ale tym bardziej, że jest walka, raczej nie imprezuję. A okej, ale po walce na pewno jakaś impreza tam się pojawi. No na pewno się impreza jakaś pojawi. Na którą walkę poza swoją czekasz najbardziej? Na którą czekam najbardziej? Interesuje Cię zestawienie dziewczyn, Lexi Fagata? No tak, Fagatę lubię, ale nie wiem, czy to dla mnie jest jakaś taka ciekawsza walka. Bardziej chciałbym sprawdzić na przykład Czuksa, jak on wypadnie, bo wydaje mi się, że fajnie było, gdyby był moim rywalem następnym i na niego będę patrzył, jak on w ogóle sobie tam radzi, żeby sprawdzić, czy trzeba się bardziej przygotowywać, czy nie. O ile będzie taka walka oczywiście, nie? Będę sprawdzał, jak on tam walczy. Fajne, na pewno fajnie zobaczyć w oktagonie owce. No, wydaje mi się, że to by była bardzo fajna walka. To pytanie na pewno będzie bardzo często powtarzało się podczas wywiadu. Jak myślisz, dlaczego nie ma odpowiedzi na twoją próbę kontaktu z kamerzystą? Nie wiem, no nie chcę mi się do tego wracać, co chwila gadać o tym, jakieś pytania ludzie mi zadają. Nie wiem, czemu tak jest. No, to nie jest, że ja się narzucam, tam coś do niego wypisuję, co takie rzeczy. Ja po prostu jestem człowiekiem, który potrafi porozmawiać, który potrafi załatwić normalnie sprawy. Nie wiem, czemu tak jest. A myślisz, że byłaby opcja, żebyście byli takimi znajomymi jak kiedyś? Jeżeli ten kontakt by został wznowiony? Nie wiem. Musiałbym sprawdzić, czy jaki jest, czy po tamtym czasie coś tam do głowy. No, nie wiem. Szczerze nie wiem. Dobra, to z kim się teraz trzymasz? Z kim się teraz trzymam? Ale... To jest pytanie o... Ogólnie, z kim się trzymasz? Takie ogólne. To jest takie dziwne pytanie, z kim się trzymam. No nie wiem. Mam dużo dobrych relacji, ale to nie są takie relacje na pewno jak kiedyś. Dobra, a ze starej ekipy z kim się trzymasz? To jest na takiej zasadzie, że po prostu piszemy tam z niektórymi osobami, piszemy do siebie po prostu, nie? Co tam od czasu do czasu do siebie napiszemy, żeby tak ten kontakt jakiś tam był po prostu. Nie skreślamy siebie całkowicie. To jest, może nie spotykamy się gdzieś na jakieś melanże, nie chodzimy, nie wiadomo co nie robimy, ale taki kontakt na zasadzie pisania czasami do siebie, czy na przykład jak jest jakaś relacja, ktoś coś napisze,
to tak to mniej więcej wygląda. To czas na ostatnie pytanie. Co w tobie zmieniła jeszcze dziewczyna poza odstawieniem alkoholu? No ogólnie stałem się spokojniejszy. Jak to dziewczyna no, wpływa na chłopaka. Stałem się w niektórych sprawach bardziej taki wyrozumiały. Może na niektóre rzeczy też inaczej patrzę. Trochę może spokorniałem, no tak, tak to mnie... No i super, piona. Dobra. Powodzenia. Dzięki.